Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś zapraszam Was na roślinne aktualizacje i herbatę. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak kochani powiedziałam na wstępie, zaczniemy sobie dzisiaj od aktualizacji roślin. Podpytujecie, co u moich roślin słychać, a przy okazji no muszę poruszyć pewne kwestie, które nie dają mi spokoju i do tego przejdziemy sobie przy okazji. Zaczniemy od, można powiedzieć, jednej z takich głównych gwiazd wielu filmów, Monstera Stanleyana. Już ją Wam pokazuję, jak się ma. Roślina aktualnie prezentuje się w ten sposób. Wygląda całkiem dobrze. Tutaj już nic złego więcej na roślinie się nie dzieje, co widać. Wypuściła bardzo wiele nowych pędów, nowych liści. Tutaj widać nawet jeden, tak się właśnie aktualnie w tej chwili wysuwa. Ale to wszystkie te przycięte pędy, każdy jeden naprawdę ruszył, każdy nowy wystartował z kolejnymi listkami. Ten jeden szczyt, który zostawiłam, też wszystko tutaj wygląda ok. Nic się złego nie dzieje. Jeżeli spojrzymy na te liście na dole rośliny, to też są one już zdrowe. W miejscach, w których roślina została podcięta, bo takie były niewielkie zmiany. Jak widać, w tym wypadku nic dalej się na roślinie nie rozwijało, także to jest bardzo ładnie, nie wiem, czy to jest kamera w stanie wyłapać, ale bardzo ładnie przesuszony po prostu listek, także wszystko jest ok. Także można powiedzieć, chyba zażegnany problem. No i tak jak widać, mamy miejsce cięcia, no a zaraz obok wyskoczył nam nowy pęd, który ma nowe liście. No i często się zdarza właśnie tak, że te nowe liście są po prostu troszkę mniejsze, ale kolejne już potem dorównują wielkością. Tutaj też widać, ten listek jest praktycznie taki malutki, jak może u jakiegoś epipremnum bardziej. Także te nowe właśnie liście na nowych pędach po cięciu, to zdarza się właśnie, że są zdecydowanie mniejsze, jeżeli chodzi o rozmiar, ale roślina wyleczona. Także sukces, można powiedzieć, udało się po pierwsze zidentyfikować problem. Tutaj duża Wasza zasługa i bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za pomoc i uczestnictwo w tej burzy mózgów, gdzie staraliśmy się ustalić, co było przyczyną. Bardzo, bardzo serdecznie Wam, kochani, dziękuję. Także tutaj przyczyną okazał się być keramzyt. Już Wam pokażę jeszcze tą donicę, w której to stoi. Ta roślina stoi w takiej donicy. To jest taka bardzo duża ceramiczna donica z IKEA. Na dole jest wysypany keramzyt, który jest wilgotny. I okazało się, że po prostu trochę tej wilgoci było zbyt dużo. I pomimo tego, że roślina nie została przelana, to ta zbyt duża ilość wilgoci w keramzycie no spowodowała niestety, że musiała walczyć z objawami choroby grzybowej. Jednak doszło do takiego, można powiedzieć, przelania, ale właśnie poprzez ten keramzyt. Dlatego pojawiło się właśnie to plastikowe wieczko, które ma na celu izolację spodu doniczki tej produkcyjnej od tego wilgotnego keramzytu i to jest metoda, która mi się teraz zdecydowanie sprawdza. Także dziękuję Wam za pomoc, dziękuję Wam za świetne podpowiedzi, także sprawdziło się. Keramzyt jest super, ponieważ keramzyt, wiadomo, parując podnosi tą wilgotność powietrza wokół rośliny, czyli mamy ten efekt, o który nam chodzi. Natomiast jednocześnie właśnie taki drobny dezal w postaci tego plastikowego wieczka, który stanowi taką barierę, daje tą gwarancję, że nasza roślina po prostu nie zostanie przelana, tylko właśnie nie przez nasze nadmierne podlewanie, tylko przez tą nadmierną wilgoć, która od spodu z tego keramzytu po prostu do doniczki wędrowała. Także kochani, jeszcze raz Was przestrzegam, dla mnie to się okazało być pułapką, także sam keramzyt dla mnie sprawdzał się przez bardzo, bardzo długi okres czasu, aż nastąpił ten moment, kiedy okazało się, że no okazało się to być bardzo podstępne i niestety takie plastikowe wieczko teraz na pewno zagości na stałe. Jeszcze raz. Monstera Stanleyana, zwana też filodendronem kobra. Myślę, że tutaj już żadnego więcej dramatu nie będzie, co mnie niesłychanie cieszy, ponieważ bardzo tą roślinę lubię i jest ona jedną z moich zdecydowanie ulubionych, także ma się świetnie. Świetnie też przez cały czas miały się jej mniejsze sadzonki, ponieważ jak Wam opowiadałam już wielokrotnie, ja tą roślinę już mnóstwo razy rozmnażałam. Wiele sadzonek pobrałam, także mam tych babyków odsadzonych całą masę. Tutaj takiego jednego z regału z książkami Wam ściągnęłam. Tutaj nawet taki się pojawił listek z taką ładną, ciekawą wariegacją. Nawet jak zwykle moja roślina zawsze więcej wariegacji da na spodzie blaszki, ale to powiedzmy taki jakiś jej przewrotny humor w tym wszystkim. Natomiast jest przepiękna. A na regale za mną pewnie nie jesteście w stanie tego wyłapać, ale tam stoją
dwie kolejne takie sadzonki, także tych sadzonek w domu mam całkiem sporo, a będzie więcej. A będzie więcej, ponieważ wtedy, kiedy pojawił się problem z tą chorobą grzybową, pobrałam sadzonki, co zresztą też jest na jeden z filmów uwiecznione. Zapraszam Was do przyjrzenia archiwalnych materiałów, jeżeli macie ochotę. Pobrałam sadzonki i włożyłam je po prostu do słoika z wodą. W takim właśnie słoiku je sobie ukorzeniam. No tutaj nie do końca wszystko widać, bo to jest zwykły słoik po prostu po jakichś tam papryczkach, więc resztki etykiety zostały. Natomiast jak tak zerknęłam, to no, sadzonki mają się dalej bardzo dobrze. Są takie jak ta, czyli taka, że nic złego się nie wydarzyło, ale też no, niespecjalnie widać, żeby te korzenie już ruszyły. Mamy też takie, które wypuściły takiego pojedynczego wąsa. O, może słoik muszę dać pod spód, bo tutaj niestety ukorzenianie w wodzie, więc kapie. Aha, i tutaj też taki, tutaj też się pojawia taki dość jasny, ale listek już widać. Tutaj też jest nowy listek, który już właśnie wychodzi, także nowy pęd. Kolejny wylosowany ze słoika to jest jeden ze szczytów. Jak widać, bardzo się pięknie ukorzenił. Korzenie nawet mają już te korzenie drugiego rzędu, także się zaczęły rozgałęziać ten system. Dzisiaj widzę walka o fokus, chyba będzie przegrana. Ale bardzo ładny, zdrowy system korzeniowy i miejsce cięcia też widać, że jest takie lekko brązowe, natomiast jest zdrowe, nic tutaj nie gnije, wszystko jest ok. To był swoją drogą taki szczyt z pięknym, pięknym liściem o takiej praktycznie half moon wariegacji, natomiast niestety tak to często się dzieje z tymi właśnie całkowicie białymi fragmentami, że no jeżeli są takie momenty trudne dla rośliny, a moment, kiedy ona się musi na nowo ukorzenić, jest zdecydowanie takim stresującym momentem, kiedy mobilizacja idzie właśnie w korzenie, no to ta pasożytnicza, aczkolwiek przepiękna część, no została przez roślinę odrzucona i mamy tutaj takie zjawisko, które nazywamy nekrozą, czyli po prostu to jest obumarcie tej tkanki. To jest tkanka właśnie pasożytnicza, która jako pozbawiona chlorofilu nie produkuje dla rośliny niczego, natomiast tak jakby pobiera te substancje, ponieważ też ją musi roślina utrzymać przy życiu. I tak to się właśnie kończy, także właśnie w tym momencie przy pobraniu takich sadzonek, no to często przy ukorzenieniu właśnie mamy takie suszone, takiego brązowego sucharka. Tu nie ma tej charakterystycznej takiej żółtej otoczki, to nie jest choroba grzybowa, to po prostu roślina samodzielnie odrzuciła tę część jako zbędną. Dlatego to jest też taka przestroga, że kupowanie tych roślin half moon do ukorzeniania to nie zawsze jest najlepszy pomysł, bo właśnie tak może ona wyglądać, czyli liść, w którym się zakochacie, to trzeba wtedy szybko zrobić dużo zdjęć, bo po czasie po prostu roślina może tą właśnie piękną część z wariegacją odrzucić, ale sadzonka jest solidna, za niedługo trafi, myślę, do ceramisu. Kolejna sadzonka, korzeni brak, ale tutaj lepiej widać ten zielony pęd. O, tutaj się pojawił już taki zielony nowy pęd, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Kolejny liść i tym razem cisza i spokój, czyli z jednej strony nic nie gnije, nic się złego nie dzieje, ale korzeni też brak. Pędu też nie widać, także tutaj cisza. No z tą kolejną sadzonką to też podobnie. Kilka jest takich, które jeszcze czekają. Tutaj taki mniejszy listek. Też nie widzę, żeby tutaj się coś specjalnie działo, natomiast no miejsce cięcia zdrowe. Po prostu trzeba czekać. Kolejny wylosowany ze słoika takiej średniej wielkości, nawet taką ładną ciapeczką z tyłu. I tutaj mamy takiego wąsa. Poza wąsem to jest jeszcze tutaj taki mały zielony pęd, który już wyrasta. O, tu jest nowy pęd, który wychodzi. I ostatni listek szczęśliwie, bo już mam tutaj wszystko dookoła mokre, też czekający w blokach startowych. Także taki szybki przegląd tych sadzoneczek. Jak widzieliście, jedne już gdzieś tam te korzenie wytworzyły, inne jeszcze dalej czekają. Także wracają do słoika. I przy okazji, jak już mówimy o monsterze Stanleyana i jej rozmnażaniu, to chciałam z Wami podzielić się kilka takimi praktycznymi moimi wskazówkami. Rozmnażałam tą roślinę już wielokrotnie. W tym roku w zasadzie nie miałam takich planów, ale sytuacja z tą rośliną nieco mnie do tego przymusiła, bo widząc, że dzieje się coś złego i że pojawiły się objawy choroby, stwierdziłam, że pozyskam sobie sadzonki celem tak jakby ewentualnie zachowania sobie tak jakby takiej wersji zapasowej. Szczęśliwie, bo tu patrzę na nią, stoi sobie obok mnie na podłodze. Szczęśliwie wygląda dobrze, wygląda nieźle i naprawdę widzę, że w ostatnich tygodniach tych kilka liści nowych się pojawiło na roślinie. To jest bardzo pozytywne, bo to oznacza, że zbiera ona zdecydowanie te swoje siły witalne i wzrost jak najbardziej już ma miejsce.
oznak chorobowych brak. Wiosna przed nami, także myślę, że to jest idealna recepta na to, że to już wszystko zostanie w przeszłości. Ale jak to jest z tym ukorzenianiem? Spotkałam się wielokrotnie z tym, że Monstera stodniana chodzi za niesłychanie trudną do ukorzenienia roślinę. Ja mam z nią bardzo różne doświadczenia, ponieważ w zeszłym roku robiłam taki planowane rozsady z mojej rośliny. Musiałabym teraz policzyć i sprawdzić, nie pamiętam dokładnie. Tam jest 5 albo 6 sadzonek posadzonych dookoła tego palika kokosowego. To jest tak, jak to producent posadził. W sensie ja zmieniłam tylko podłoże, natomiast nie wyciągałam tego palika. To jest tak, jak to jakby to zorganizowali w tym ogrodnictwie, skąd to przyszło. Ja zawsze robiłam tak, że pozwalałam tej roślinie dorosnąć do końca palika, przerosnąć ten palik, a potem pobierałam właśnie sadzonki szczytowe, które ukorzeniam. To zazwyczaj był szczyt i ewentualnie może jeden, dwa węzły poniżej. I robiłam to taką metodą, że w zeszłym roku właśnie tak sobie zaplanowałam, że tak jakby tydzień po tygodniu pobieram z każdego z tych pędów sadzonki. Czyli nie pobrałam z wszystkich od razu jednocześnie i włożyłam do jednego słoika, tylko właśnie robiłam tak, że jednego tygodnia z jednego ściąłam szczyt, właśnie te dwa węzły poniżej. Odczekałam, aż wytworzyła się tkanka kalusowa, wkładałam to do odrębnego, takiego mniejszego słoika po jakimś drzemie czy jakimś jogurcie i czekałam po prostu, co tam się wydarzy, czy się nie wydarzy, a po tygodniu właśnie zaczynałam i kolejną tak ścinałam. Także ta roślina szła tak stopniowo i co mnie bardzo zaskoczyło, to jak byłam chyba gdzieś na tygodniu, wydaje mi się, trzecim lub czwartym, to miałam taką sytuację, że właśnie z tego tygodnia sadzonki bardzo szybko ruszyły. I naprawdę na przeciągu bodajże może 10 dni zaczęły tam pojawiać się korzenie, w sensie nie takie długie jak dziś Wam pokazałam, tylko takie, że było widać, że ten korzeń rośnie, korzeń powietrzny, że on już zaczął swój wzrost i że się zaczął tak wydłużać w tej wodzie. A z pierwszego tygodnia, które cięłam, stały jak zaklęte. Także mam wrażenie, że nie ma jakiejś recepty na to wszystko, że to gdzieś jest... Dla mnie to była taka zagadka, dlaczego właśnie tamta sadzonka akurat ruszyła z kopyta, można powiedzieć, od razu, a te z poprzednich tygodni, które dużo dłużej siedziały w wodzie i w zasadzie to one powinny pierwsze, gdzieś tak się wydawało, mieć korzenie, no zostały trochę w tyle. Dlatego tak jak mówię, no gdzieś to taka jest zagadka, że ta roślina raz potrafiła mi bardzo szybko zastartować, jeżeli chodzi o korzenianie, a innym razem naprawdę kazało na siebie długo czekać, więc jeżeli twoja sadzonka czeka w wodzie jak zaklęta i nic się nie dzieje, no to pilnuj tylko tego, żeby nie gniła, żeby wymienić jej wodę, żeby ewentualnie zapewnić jakiś środek grzybobójczy, który jej da dobre warunki, czy warto czasem dodać tego węgla aktywnego. Ja taki mam z nim doświadczenia, że czasami stosowałam, czasami nie. Jakoś chyba jestem najbardziej przekonana do tego, żeby ukorzeniać w czystej wodzie i ją po prostu wymieniać regularnie. Natomiast myślę, że to na pewno nie szkodzi, natomiast czy realnie mocno jakoś pomaga, to bym miała takie może trochę wątpliwości. Natomiast jest to jakaś metoda, tak warto się posiłkować tym, co mamy gdzieś dostępne. Także tak jakbym chciała to skwitować tym, że jeżeli twoja sadzonka drzemie jak śpiąca królewna i nie chce po prostu ruszyć ze wzrostem korzenia nawet na pół centymetra, żeby było widać, że coś drgnęło. Tak, tak czasami po prostu bywa. I ja tak miałam doświadczenia właśnie w zeszłym roku, że dziwnym trafem sadzonki pobrane później były ukorzenione szybciej, a tamte po prostu stały. Potem w międzyczasie tamte już się ukorzeniły, a tamte dopiero gdzieś zaczynały. Ostatecznie wszystko się ukorzeniło. Straty generalnie nie są duże wśród Monstery Standlejany, jakby tak statystycznie na to popatrzeć. Oczywiście zdarzają się. Zresztą tutaj chyba jeden szczyt gdzieś mi zgnił. Jedna z tych sadzonek, którą Wam pokazałam jako pędowa, chyba była wcześniej szczytem, tylko tam coś się przy wierzchołku zaczęło dziać, ja to odcięłam. Także jak to zwykle bywa. Ale generalnie myślę, że ta proporcja tych udanych sadzonek przy rozmnożeniu jest naprawdę satysfakcjonująca i raczej bym się nie zrażała do ukorzeniania tej rośliny, ale to potrafi być zdecydowanie długodystansowiec, także ewentualnie nastawcie się na to, że być może twoja sadzonka będzie potrzebowała więcej czasu i po prostu dajcie jej ten czas. Także tyle o Monsterze Standlejanie, która znana jest pod mnóstwem nazw, też jako Philodendron Cobra, ale jeszcze tam kilka innych słyszałam. I przejdziemy do aktualizacji kolejnych roślin. To Wam chciałam pokazać, to jest fikus Lirata Bambino. Taki maluszek, zwykle kupiony w Biedronce.
Ja miałam, to jest już moje drugie podejście do tej rośliny, ponieważ pierwszą kupiłam też w Biedronce, ale to był taki jakiś ostatni rzut, który był wrzucony i te liście tam miały takie uszkodzenia mechaniczne. Trochę mnie wkurzało ostatecznie, potem wymieniłam się na OLX z inną dziewczyną na inną roślinę i chyba byłyśmy obie z tego zadowolone. W ogóle bardzo sympatyczna, sympatyczna osoba, pozdrawiam, jeżeli ogląda. Ale jakoś tak poczułam, że jednak chciałam mieć tego fikusa w swojej kolekcji i kupiłam drugi raz. Także znowu był rzut fikusów w Biedronce, więc wróciłam z nim po prostu do domu. I to była taka roślina, która zaczęła zrzucać liście, co fikusom się zdarza. Trzeba powiedzieć to wprost, fikusy należą trochę do takich kapryśnych i potrafią zrzucać liście. Kto ma fikusa Beniaminka wie, że po przeniesieniu na nowe miejsce potrafi się obrazić totalnie i wyłysieć do zera i zostają po prostu suche gałęzie. On po czasie potem się odbudowuje, ale tak, fikusy tak mają. No więc ten też tak trochę pozrzucał z dołu, więc taki trochę łysy z jednej strony. Z tej drugiej to się prezentuje jeszcze tak całkiem nieźle. Ale co on tutaj ma? No ma właśnie super dużo nowych liści, które ostatnio wypuścił. Także takie miłe, sympatyczne zaskoczenie. A w ogóle ten listek jest przepiękny, bo wygląda jak takie zielone też serduszko. Jest cudowny. I na fikusach właśnie lirata się czasami zdarzają takie kropki. Ja już o tym mówiłam w jednym z vlogmasów, bo właśnie wtedy ona puściła takiego niespodziewanego jednego liścia. Także jeżeli na waszym fikusie, ja to jeszcze wam pokażę na jakimś może innym jeszcze liściu, pojawią się takie brązowo, takie czerwonawe kropki, które wyglądają jak piegi. To jest istotne. One nie są w żaden sposób wypukłe. Nic tam nie chodzi, nie ma żadnych pajęczyn, nie przemieszcza się tam nic białego, nic ciemnego, nic takiego, tylko po prostu jakby roślina dostała takich rudych piegów. To jest to naturalne, w sensie świadczy to o tym, że gdzieś była jakaś taka no nieidealna dystrybucja wody, gdzieś jakieś nastąpiły momenty może przesuszenia albo ewentualnie momenty jakiejś takiego zbyt dużej ilości wody i w ten sposób ta roślina wytwarza takie barwniki, właśnie takie kropki, natomiast one znikną w miarę tak, jak ten liść dojrzeje. Jak urośnie i stanie się takim dużym, dorosłym liściem, to te kropki znikną. Także to jest taki, można powiedzieć, taki defekt młodego listka i nie należy się nim zdecydowanie przejmować. Także fikusik z kropeczkami, piegami, po prostu doceńmy to jako taką zwykłą cechę i nie ma sensu się tym przejmować, a roślina jest naprawdę bardzo ładna. I mam nadzieję, że jeszcze trochę podrośnie i że już tak nie będzie ogałacał się kompletnie z dołu. Aczkolwiek z drugiej strony, jak zrzuci z dołu liście, to będzie też w formie takiego małego drzewka, co też ma swój urok. No i jeszcze jedno zbliżenie na ten piękny listek dla was. Zielone serduszko, kochani. Zielone serduszko, wszystkiego zielonego. A my przywitamy kolejną roślinę. I ta kolejna roślina to Epipremnum Jade, czyli takie w pełni zielone epipremnum. Ja je pokazywałam w ostatnim filmie, w którym było wielkie przesadzanie. Ta roślina była wtedy dosyć mocno przesuszona i nawet jak je po przesadzeniu pokazałam w tej donicy produkcyjnej, to powiedziałam, że obraz nędzy i rozpaczy, ale popatrzcie, no wystarczyło tą roślinę podlać i jest zdecydowanie już w formie. Ja preferuję podlewać rośliny po przesadzeniu, dlatego właśnie często one są takie troszeczkę podklapnięte i podsuszone. To jest coś, co mi się sprawdza. Ja nie wiem, czy to jest dobra metoda, czy to jest rekomendowane przez jakieś towarzystwo ogrodników i roślinomaniaków, jakie są jakieś oficjalne urzędowe wytyczne w tym zakresie i czy w ogóle takie są. Dla mnie się to sprawdza. Łatwiej jest mi taką suchą, takie suche podłoże osypać z korzeni. Wydaje mi się, że wtedy właśnie go najmniej uszkodzę. I poza tym nie ryzykuję właśnie przelania rośliny, ponieważ nowe podłoże ma to do siebie, że chłonie bardzo dużą ilość wody na start, więc nawet są często potem takie zalecenia, żeby uważać przy tym pierwszym podlaniu, żeby nie przelać rośliny. Dlatego mi się wydaje, że właśnie dobrze jest taką lekko właśnie taką roślinę, która wymaga już podlania, właśnie wtedy przesadzać. I tak to też robiłam na ostatnim filmie i poprzednim z tej serii właśnie o przesadzaniu. Także nie martwcie się, roślina ma się świetnie, jest ogromna, jest zielona, jest bujna i ją uwielbiam. Nie jest to epipremnum złociste. W komentarzu się też pojawiło określenie, że to jest epipremnum złociste. To jest inna odmiana, to jest epipremnum jade. Ono jest, tak jak widzicie na zbliżeniu, ono jest w pełni zielone. Ono nie ma takiej wariegacji żółtej, nie ma wariegacji białej. Ono jest całkowicie zielono. Nie jest to według mojej jakiejś oceny roślina kolekcjonerska,
Natomiast na pewno jest to trudniej dostępna odmiana od Epipremnum złocistego czy Epipremnum Marble Queen z białą wariegacją. Także jeżeli spotkacie gdzieś Epipremnum Jade w jakiejś rozsądnej cenie, normalnej, takiej jak inne Epipremna, to zdecydowanie polecam, bo jest piękne i ja lubię to, że ono ma takie właśnie zielone liście. Takie soczyste, także wystarczyło podlać. Także nie należy rozpaczać na tym, że roślina przez moment wygląda źle, bo bardzo wiele roślin ma taką tendencję do tego, że jak straci ten turgor, wiadomo do jakiegoś punktu, ale jak straci turgor, to po podlaniu naprawdę odzyskuje te siły witalne. Epipremna są jednym z takich świetnych przykładów, ale drugie to są właśnie na przykład skrzydło kwiaty. One też często, można powiedzieć, taka trochę drama queen. Wchodzę do pokoju córki, tam jest taki duży skrzydło kwiat, a on tak widzę po prostu zwieszony, jakby miał omdleć. No wystarczy podejść z konewką, podlać i po pół godzinie roślina wygląda na absolutnie szczęśliwą i zadowoloną. Także tak się właśnie prezentuje. Nie martwcie się, rośliny mają się dobrze. To, że czasem roślina wygląda źle, to się po prostu zdarza. Ja na moim kanale podjęłam taką moją decyzję, żeby pokazywać Wam rośliny w różnych momentach, żeby je pokazać Wam w momencie, w którym wyglądają właśnie świetnie i pokazać Wam je wcześniej, żebyście mogli zobaczyć, że ta przygoda z roślinami ma właśnie różne momenty. Jest moment, kiedy jest super, jest moment, kiedy no trzeba po prostu coś poprzesadzać, coś poprzycinać, coś uschnie. To się po prostu zdarza. Myślę, że tutaj też dużo instagramowego takiego chwalipostów, gdzie pokazujemy tylko rośliny w tych momentach najlepszych, kiedy wyglądają najlepiej, w momentach, kiedy dopiero trafiają do naszej kolekcji, jak robimy unboxingi, wyciągamy dopiero coś z paczki. A to nie jest cała prawda o tym, jak wygląda życie z roślinami. Właśnie są takie momenty, że coś trochę mocno woła o picie i trzeba to podlać. Są takie momenty, że roślina zachoruje. Jest moment, kiedy roślina jest zaatakowana przez szkodnika i też się trzeba z tym zmierzyć, zarówno w kontekście tej rośliny, swojej kolekcji, naszego domu, bo mamy dzieci, mamy zwierzęta. My w tych domach mieszkamy, oddychamy, więc w tym wszystkim czasem myślę, warto po prostu pamiętać, że rośliny to jest fajna i ważna część naszego życia, ale rośliny to tylko rośliny, także takim soczystym, zielonym epipremnum się już żegnamy, epipremnum jade. Nie mylić z epipremnum złocistym. Teraz będzie kolejna roślina, którą Wam chciałam pokazać. Jej, można powiedzieć, kuzynostwo wystąpiło ostatnio w ulubieńcach miesiąca stycznia. Zapraszam Was też serdecznie do przeglądnięcia tej playlisty, jeżeli macie ochotę. To jest Scindapsus, który jest długi i się ciągnie, bo urósł strasznie. Stoi sobie na regale na półce, ściągnęłam go dla Was specjalnie. Także się ciągnie i ciągnie i chyba będę musiała coś może go obciąć i troszkę porozmnażać, bo te ostatnie listki są już zdecydowanie mniejsze i jak je sobie porównamy do tych, no to widać, że się robią mniejsze. Mi to nie przeszkadza, tutaj jeden pęd idzie do góry, ale generalnie roślina jest świetna i polecam. I tak jak Wam mówiłam, no tutaj jest bez pudrowania rzeczywistości. Żółte liście się też zdarzają. Jeżeli to jest żółty liść, tak jak w tym wypadku tutaj mamy u nasady, czyli to jest jeden z tych takich pierwszych, bo tutaj w ogóle jest taki pęd zakręcony i przyczepiony takimi spinkami do włosów, żeby on się tak mocniej ukorzenił, no to nie należy się tym przejmować. Tutaj ja nie spodziewam się, że to jest jakakolwiek choroba. Po prostu odrzuciła ta roślina ten jeden listek. Nie ma żadnej tragedii, po prostu do usunięcia, a roślina jest zdrowa i wszystko jest w porządku. Także Scindapsus pictus argyreus o wspaniałych, pięknych, srebrnych liściach polecam. Ostatnio dostępny coraz szerzej w sprzedaży. Widziałam go też stacjonarnie już w marketach, także jeżeli jeszcze ktoś nie ma go w swojej kolekcji, a marzył o nim, to myślę, że stał się naprawdę bardzo dostępny dosłownie, w sensie właśnie stacjonarnie. Jest też bardzo dostępny cenowo, także piękna roślina za naprawdę rozsądne pieniądze. Jak już było trochę o pięknych pnączach, to piękne Epipremnum Enjoy, które no, ma przepiękne liście, naprawdę. Ta biało-zielona wariegacja w tym wykonaniu jest zjawiskowa. No i mnóstwo nowych. Pięknie wypuścił mi mnóstwo nowych listków, także bardzo ładnie mi się ta mała sezoneczka zagęszcza, jest biało-zielono, jest gęściutko. I tak, rzeczywiście jak nazwa mówi, Enjoy bardzo cieszy. To jest roślina, która bardzo cieszy. Na zakończenie zerkniemy, co słychać u maluszków. A mam takie pudełeczko,
To jest pudełko, które sobie kupiłam na odpadki bio, żeby muchy owocowe nie latały, bo ma taką gumę. Tutaj we wieczku ta biała część to jest taka guma, która powoduje, że to jest dość szczelna. A w środku tutaj takie patyki sterczące, to tak miało być. To są sadzonki Monstery Carstenianum. Ukorzeniają się. Była wstępnie ukorzeniona w wodzie i potem przeniosłam do takiego głównie opartego o ceramis i keramzyt podłoża. Tutaj jeden z maluszków, który ocalał. Ten maluszek to jest Red Sun albo też Cherry. Także taki filodendronik wypuszcza właśnie takie malutkie trzy listeczki. Teraz taki ten najnowszy ma taki dosyć nawet mocny kolor, także bardzo, bardzo radosny. No i tutaj taki maluszek, biedaczek, o nim więcej Wam opowiem w kolejnym z filmów. To jest filodendron Tortum, natomiast zrobiłam z nimi porządki, więcej, tak jak mówię, w kolejnym materiale, ale jeden taki malutki babyk trafił właśnie do tego pudełka. Także tutaj jest taki specjalny właśnie mini sektor dla maluchów. I jeszcze jeden maluszek, który już poza tym pudełkiem. To jest Hoya Australis, malutka taka sadzonka pędowa, którą sama ukorzeniłam. I jak widać tutaj po środku wypuszcza już nowy pęd. Także wiosennie rośliny się zdecydowanie zmotywowały, zmobilizowały, wzrost jak najbardziej po nich widać. Także tutaj też coś zaczyna się ciekawego dziać. Jestem bardzo ciekawa, ile w jeden sezon taka malutka, pędowa sadzoneczka urośnie. Napiszcie, kochani, w komentarzu, która roślina u Was ten wiosenny start zalicza taki najwcześniej, która to właśnie cieszy Was najmocniej, bo wypuściła już właśnie pierwsze swoje nowe pędy, może nowe liście, przyrosty. Co u Was zaczęło w Waszej domowej dżungli już poczuło ten wiosenny start? Poczuło te promienie słoneczne, które aktywowały tą całą zieloną energię ukrytą. Dajcie znać w komentarzu, a ja dzisiaj Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was na kolejne filmy. Bardzo Wam chciałam podziękować za to wsparcie, które od Was widzę. Dziękuję Wam za przemiłe komentarze. Te komentarze to jest coś, co mnie bardzo mocno pozytywnie nastraja do działania. Pamiętajcie, kochani, że możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go. Zostawcie łapkę w górę pod filmem, jeżeli Ci się podobał. Do zobaczenia w kolejnym z filmów. Pa, pa! Kochani, na koniec tradycyjny bonus. Tym razem będzie bonus pozaroślinny. Mamy obecnie sytuację bardzo, bardzo trudną, o której wszyscy wiemy i tak jak napisałam do Was na karcie społeczność, nasze zielone serduszka są teraz też niebiesko-żółte i jest to naprawdę trudny dla nas wszystkich moment. Natomiast jeżeli te filmy sprawiają Ci przyjemność i są dla Ciebie chwilą relaksu, to bardzo, bardzo mnie to cieszy. Podobne myśli o tym, co powinniśmy robić w obliczu wojny, możemy prześledzić też historycznie. I chciałam Wam w tym miejscu polecić książkę, o której już wspominałam na tym kanale. Jest to książka Kierunek zwiedzania Marcina Wichy. Jego książki są wyjątkowe. Jego książki są zdecydowanie wyjątkowe i bardzo je polecam. Polecam również tę książkę. Dlaczego tę książkę przy tej okazji? Ponieważ ta książka dotyczy Kazimierza Malewicza, autora obrazu Czarny kwadrat na białym tle. I jest to bardzo tematycznie właśnie związane. To w pewnym sensie widzimy ponownie na własnych oczach. Twórcy też często zadawali sobie pytanie, jak można malować kwiaty czy pejzaże w obliczu wojny. I tak powstał zupełnie nowy nurt w sztuce. Także polecam tę książkę Waszej uwadze. Być może mile spędzicie z nią parę chwil i odciągnie Was ona nieco i Wasze myśli od tych bieżących wydarzeń. A najbardziej mam nadzieję, że ktoś, kto może ogląda ten film nie bezpośrednio w dniu premiery albo zaraz po niej, tylko w pewien czas po niej, to będzie miał takie poczucie, że aha, to dotyczyło tego momentu, że to wszystko będzie już wtedy za nami w przeszłości. Tego sobie i Wam życzę. Zostawiam Was z tą wspaniałą książką. Życzę Wam, kochani, wszystkiego zielonego, wszystkiego dobrego, spokojnego, miłego wieczoru dla Was. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!